Miałam nie nagrywać w tym tygodniu żadnych filmów, dlatego że to, co widzicie wokół, się stało. Wyskoczyło mi aż 3 zimna, więc pomyślałam, że nie będę nagrywać. Ale znowu nie mam żadnych dla Was filmów, pomyślałam, że chyba aż tak źle nie wyglądam już. Już, bo wyglądałam... Usta miałam, jakbym sobie przed chwilą wstrzyknęła kwas hialuronowy. Tak to się wstrzykuje? Chyba tak. Ale nieważne. Od dzisiaj jest promocja w Rossmanie minus 49% na produkty do ust i do paznokci. Za tydzień chyba jest na tusze do rzęs i rzeczy do oczu i później chyba na podkłady, ale nie jestem pewna. Ale mnie najbardziej zawsze ekscytuje ten pierwszy tydzień, czyli produkty do ust i do paznokci, bo to najbardziej lubię i to najczęściej kupuję w drogerii. I trochę kupiłam, chociaż myślałam, że kupię więcej. Ale to chyba może dobrze, że tak dużo nie kupiłam. Wydałam 191 zł, ale jest tutaj parę droższych rzeczy plus trochę dużo innych rzeczy. I w ogóle, jak widzicie, mam nowe tło, przeprowadziłam się już. Dajcie znać, co o nim myślicie, bo jeszcze nie wiem do końca, gdzie chcę nagrywać. Na razie będzie testowanie. Dobra, to co, zaczynamy. Na samym początku to jest też na pielęgnację paznokci, więc na wszystkie odżywki i tak dalej, i tak dalej. Jako, że ja jeszcze mam odżywki z poprzedniej promocji, to żadnych nie kupowałam, ale kupiłam przyspieszacz do... przyspieszacz wysychania lakieru z firmy 4 pory roku. Kupiłam ich 5, bo to jest dla mamy i dla mnie. Wzięłam po prostu wszystkie, jakie były. Może jeszcze później to kupię, bo mama chciała 3, ja też chciałam 3, więc może jeszcze gdzieś znajdę. On normalnie kosztuje 10 zł. Więc można go teraz dostać za 5 zł, więc bardzo fajna cena, a on naprawdę dużo daje i moja mama go bardzo lubi i ja go bardzo lubię, więc jeżeli nie lubicie czekać, aż Wam wyschną paznokcie 2 godziny, to polecam właśnie ten przyspieszacz. Dalej, no i to jest wszystko, jeżeli chodzi o pielęgnację paznokci. Teraz Wam może pokażę lakiery, jakie kupiłam. Pierwszy to jest ten top coat, o który Was się pytałam, jaki top coat polecacie i właśnie dużo z Was powiedziało, że ten z Lovely. No i właśnie go kupiłam, matte top coat, on kosztował jakoś 7-8 zł, więc nie jest to dużo. I zobaczymy, czy jest lepszy od tego z Essence. Dalej z tej samej firmy kupiłam jeszcze jakieś lakiery? Tak, kupiłam jeszcze Trend Edition w numerku 1. To jest właśnie taki bardzo jasny, szaro-popielaty kolor. Takiego chyba nie mam w swojej kolekcji, chociaż nie mam, bo mam tyle lakierów, że już się gubię powoli. No ale wiecie, ja uwielbiam mieć milion lakierów, więc znalazłam też taki. On też kosztował jakoś 7 zł. Dwa lakiery, już mam pokazać, dwa lakiery z Eveline. One mają dosyć podobne do siebie kolory, ale jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy, pasuje mi do swetra. I to jest 101 i 92, to jest seria Color Edition. Lubię tą serię, bo ona ma właśnie taki gruby pędzelek. Mam z tej serii szary, taki typowy szary kolor, też bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, więc jeżeli lubicie takie kolory, to Eveline. I z Miss Sporty wybrałam jeszcze numer 390, to jest taki przytłumiony różowy kolor. Miałam coś taki intensywny różowy, ale przyłożyłam obok ten i jednak stwierdziłam, że ten mi się bardziej podoba, bo ja właśnie lubię bardziej takie przydymione coś takiego kolory, na początku zresztą jak widać. I to jest właśnie ten kolor. Już żadnych lakierów do paznokci nie mam. I teraz tak, dla mamy, mamie znowu kupiłam jej ulubioną pomadkę, to jest Max Factor Lipfinity 24 godziny w kolorze Angelique 020. To było najdroższe, bo to kosztowało normalnie 60 zł. Prawie 60 zł, ja za to zapłaciłam 28, więc to jest najdroższe. Chociaż wydaje mi się, że to kiedyś było tańsze, no ale dobra, nie wnikam. A dla siebie kupiłam czerwony kolor z tej serii, którą już mam, to jest Lovely Extra Lasting w numerku 3. Mam 1 i 2 i chciałam właśnie mieć taki czerwony, bo nie mam żadnej takiej czerwonej pomadki matowej, no i właśnie już mam. To też kosztuje jakoś 10 zł, więc naprawdę nie jest dużo. Jeżeli jeszcze ich nie używaliście, czyli Lovely Extra Lasting, to bardzo Wam polecam. Mam 1 i mam 2. Są świetne, bardzo fajnie się sprawdzają i ja je bardzo lubię. Moja mama je testowała i u niej się to jakoś nie utrzymało. U mnie się jakoś one dłużej utrzymują. Więc, ale i tak 5 zł możecie spróbować. No i coś, na co już się czaiłam od dłuższego czasu, to jest Vibo Million Dollar Lips. To jest nowa matowa pomadka do ust z formułą długotrwałą do 4 godzin. I ja wzięłam sobie numer 1 i numer 3.
Był jeszcze taki typowy, różowy, taki, taka fuksja, ale już takie kolory mam, więc chciałam coś innego. Wiecie co, może wam zrobię swatcha. Więc najpierw zrobię wam swatcha tej z Lovely. Tu w ogóle mi zostały jeszcze swatcha po Max Factorze, bo właśnie patrzyłam, który moja mama ma kolor. Ale piękny kolor to jest, patrzcie. Gdybym nie miała tego, co mam teraz na usach, to bym sobie to nałożyła. Dalej Vibo w numerku 3. Czyli to jest... Pewnie teraz okaże się, że są te same... A nie. Też bardzo ładne. To jest już tutaj ten, taki bardziej różowy. No i ten, na który najbardziej się cieszyłam, to jest numer 1. Nawet mi się udało dobrze wybrać. Nie są pootwierane, więc się cieszę. I to jest numer... 1 czy 3? 1. Czyli no takie kolory, które ja lubię najbardziej. Więc tak to wygląda. Tego nie będę wam swatchować, bo moja mama to kupiła w zapasie, więc nie chcę jej otwierać. Tak, ale wszystkie trzy są matowe, więc zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. I jeżeli właśnie chcecie iść, to ja wam radzę iść jak najszybciej, bo no niestety te produkty są otwierane i później nie jest za fajnie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że byłam w ogóle... Zakupy robiłam w Arkadach i we Wrocławiu. I tam pani ekspedientka nie pozwoliła jednej pani otworzyć lakieru, więc bardzo się cieszę. Brawa dla tamtej pani. Jest nadzieja jeszcze. Dobra, więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które kupiłam. Dajcie mi znać, na co wy się skusicie, jeżeli już zrobiliście zakupy, to co kupiliście, bo może jeszcze mam tydzień, więc mogę zajść i jeszcze coś tam dokupić, więc dajcie mi znać, co wy mi polecacie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo polecam właśnie te pomadki, lakiery z Miss Sport i lakiery z Vibo, ale ja już żadnych nie kupowałam, bo już praktycznie każdy mam. I konturówki z Vibo, konturówki z Lovely, z Eveline, też wam bardzo polecam. Nie kupowałam żadnych, bo już nie było takich kolorów, które ja chciałam, bo już resztę mam. Tak więc jak widzicie, żadnej konturówki tu nie ma, ale no niestety nie mogłam znaleźć żadnego koloru, którego nie mam i który by mi się podobał, więc... No, dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie właśnie o tym tle. I zobaczymy się już niedługo. Pa!